pamięta Pani o najtrudniejsze chwile, momenty w dziejach tygodnika? Było na pewno co najmniej kilka momentów, chwil, kiedy coś nam się waliło na głowę, ale nie sądzę, żeby to były właśnie najtrudniejsze w dziejach tygodnika epizody. Po prostu w momencie trudnym każdy z nas, zespół, potrafi się sprężyć i poradzić sobie z tym, lepiej czy gorzej. Myślę, że najtrudniejsze jest przetrwać kilkadziesiąt lat i nie zużyć się. Najtrudniejsze jest nie klapnąć, nie zniechęcić się, powtarzając mniej więcej te same czynności, wydając to samo pismo co tydzień, walcząc z tymi samymi trudnościami w tych samych ramach, przy tych samych ograniczeniach z grubsza biorąc. No nie zniechęcić się i próbować przebijać się dalej i rozszerzać ramy własnych możliwości. Do powodu, sam Kruczkiewicz w pełni Zrzeskiego, jeżeli chce tą samą nagrodę, a Zrzesko zwoli o... A właśnie, ja się z panem nie umawiałem, skonsultował. To jest, tutaj wierszyki, nie weszły nam Barańczaka ostatnio, więc chyba... Ale wierszyki tak u dołu, to nie jakoś... No to może... Bardziej jakoś... No to można odwrotnie dać, a tej strony oczywiście. Troszkę... Może i strona... Czy to nie gdzieś tu... Albo tu i dać, a tu... Rybicka, to jest taki króciutki tekścik osoby, która brała udział w rekolekcjach, czy też w wakacjach samotnych matek. Aha, tak. Się wytworzył taki ruch już przy kościele. Nie. Będąc studentem, to właściwie w tych latach właśnie Kołakowski był tym, co mnie gnębił, to mu wszystko przebaczyłem po tym wywiadzie. No, wcześniej powinieneś przebudowa systemu. No, drugi wywiad, który jest bardzo aktualny, Mazowiec. I teraz w środku są niespodziewanie interesujące materiały. Czym rzecz? No chciałam o telewizję, okazji projektu gazety partyjnej, żeby dać wierzącym mrze do telewizji, nie, no, był też projekt, żeby poruszyć sprawę kościół w telewizji. Jutro mówię. Nie, wszystko jedno. Mnie się wydaje, że to nic się nie stało, ponieważ w tej chwili ostre strzelanie i tak przeniosło się do pałacu na Krakowskiej Przedmieście, gdzie jak wiadomo Jerzy Turowicz i rzecznik prasowy i tak dalej, wszyscy jednym głosem twardo mówili o tym wolnym czasie dla kościoła, prawda, na środka masowego przekazu. Więc tutaj nawet nasz artykuł nie byłby taki potrzebny. Teraz się zapowiada dobry okres dla zdjęć, bo mamy 14 dzieł wielkopostnych i fotoreportaż Bujaka z Syberii. W sprawie się dzieł artystycznych bardzo proszę, żeby naczelny jednak przyjrzał się temu. Ja mamy parę uwag do tego planu. Pierwsze to użyć do tego numeru, tylko bądź tygodnik ma w tytule katolickie pismo, a czasem tematyki religijnej u nas prawie nie ma, albo bardzo mało. No tutaj oczywiście Bornowska jest ważna, ale jeżeli wejdzie, no to wywiad z Michalikiem, bardzo dobry zresztą Ewy, no to on trochę uratuje. No niby jest może jeszcze pani Grześkowiak z dziedziny. Trochę mnie, nie wiem, ja nie czytałem, ale irytuje Mokry owoc szturusi, duży artykuł i to pierwsza część. No, nie może trochę się napisać w jednym artykule i to nie za długim. Jeszcze jedno co do Kisiela, więc którego widziałem
on się upomina, że mu redakcja nie odesłała tego artykułu. Skomplikowanego. Rzecz nie jest zakończona przecież. Ja wiem, ale maszynopis mu Krzyś posłał. Posłał, no to dobrze. Bo ja wróciłem w poniedziałek i sprawdziłem. Więc, ale on każdy powiedział, że on napisze jednak list do redakcji, że nie będzie pisał do koniecznie, no czy ten list przyszedł? Nie. A dlaczego on każe z tego wina? No właśnie, więc ja mówiłem, że niech w takim razie pisze felietony dalsze pod tytułem pierwszy list do redakcji, drugi i tak dalej, żeby kontynuował to, no, ale zobaczymy. Dobre by to było. Masz tu 5,80. Opinia publiczna najczęściej utożsamia kłopoty Tygodnika Powszechnego z cenzurą. To naturalnie jest poważna bariera w rozwoju i w działaniu naszego pisma, ale nie jest to bariera jedyna. Trzeba pamiętać, że obok działają jakby inne blokady, bardzo silne, systemowe i pozasystemowe. Wśród tych pierwszych trzeba wymienić przede wszystkim limitowanie nakładu, który w tej chwili wynosi 80 tysięcy, mimo że my mamy zapotrzebowanie na około 200 lub 300 tysięcy, dużo więcej. Druga taka bariera to jest limitowanie objętości. Jesteśmy jedynym tego typu pismem, które ma objętość 8 stron. Polityka, kultura, cały szereg innych ma 16 lub więcej stron. Ponadto, co do cenzury, to akurat jesteśmy w takiej sytuacji dzisiaj, dzięki zmianom zachodzącym w bloku i w Polsce, że ta bariera jest mniej ważna, po prostu mniej cenzura tnie dzisiaj. Ale oprócz tych barier zewnętrznych, systemowych, są również takie, które są jakby dla pisma wewnętrzne, które wynikają z jego historii, z jego szczególnej pozycji na rynku prasowym w tym kraju. Otóż trzeba sobie dość brutalnie powiedzieć, że Tygodnik był przez wiele dziesięcioleci hołubiony przez czytelników, ponieważ był uznawany za jedyne bądź jedno z nielicznych pism uczciwych na tym rynku, takim jakim on był. A zatem wywołało to w sposób naturalny reakcję pewnego samozadowolenia, pewnego poczucia misji, wyjątkowości, co naturalnie nigdy nie robi dobrze pismu. Pismo potrzebuje obok krytyków pryncypialnych, takich jakimi dla nas byli komuniści zawsze, także krytyków życzliwych, krytyków ze strony naszej, powiedzmy społecznej, no, w tym wypadku ze strony Solidarności, czytającej nas, publiczności. I to jest poważny szkopuł, po prostu to w jakiejś mierze ogranicza swobodę manewru, bo jak się jest ciągle chwalonym, jak się jest ciągle chwalonym przez przyjaciół, to jakby trudno tym przyjaciołom, jak się to mówi, iść wbrew.